Cześć, witajcie. Jak tam u Was? Używacie jeszcze tabletów? Ja, jak widzicie, używam. Co prawda rzadko, ale jednak, ale jak widzicie, mój sprzęt jest już dosyć leciwy. No i zacząłem zastanawiać się nad wyborem następcy, no bo wiadomo, tablety kupujemy trochę rzadziej niż smartfony. Zacząłem robić rozkminę na temat tabletów i postanowiłem przy tej okazji nagrać dla Was materiał. Materiał o tym, na co trzeba zwracać uwagę, wybierając tablet. A zatem jedziemy. 5 rzeczy istotnych przy kupnie tabletu. Pierwsza rzecz, podstawowa, wybór systemu i przeznaczenia tabletu. No bo macie do wyboru Androida, macie iOS, czyli iPady i macie jeszcze tablety na Windowsach. Jeżeli zamierzacie na tablecie pracować, bo owszem, da się, szczególnie jak jest to tablet z podłączoną klawiaturką, to moim zdaniem najrozsądniejszym wyborem chyba będzie Windows, no bo macie w tym momencie 100% kompatybilność, czy to z systemem waszej korpo, czy z rodzajami plików i programów do ich otwierania, no po prostu tak jest łatwiej. Na iOSie też się da, na Androidzie też się da, no trzeba pokombinować, bo w sumie możecie kupić tablet, który będzie miał preinstalowany pakiet Microsoftu, no ale już ten system niekoniecznie będzie taki, jak jesteście na przykład przyzwyczajeni w waszej pracy, no bo wiadomo, pracując na, powiedzmy, na Windowsie, mamy pewne odruchy, pewne nawyki już tak zakorzenione w sobie, że po prostu łatwiej i szybciej robimy to na sprzęcie, który wykorzystuje ten sam system, z którego dotąd korzystaliśmy, czy korzystamy na naszym, powiedzmy, stacjonarnym kompie. Co za tym idzie, jeżeli już zdecydujecie, czy tablet ma służyć wyłącznie rozrywce, czy też pracy również, warto się zastanowić nad mocą, jaką ten tablet ma dysponować. No bo wiecie, jeżeli ma służyć również do pracy, to dobrze byłoby, gdyby miał jednak mocniejszy procek, więcej RAMu i więcej pamięci na dane, bo będzie ona musiała pomieścić nie tylko wasze multimedia, ale również pliki robocze. Normalna rzecz. Jeżeli natomiast kupujecie tablet stricte do konsumpcji multimediów, czyli powiedzmy tak, jak ja go używam, do przeglądania internetów, memasków i tym podobnych rzeczy, do sprawdzania szybkiego maili i ewentualnego krótkiego odpisywania na nie, do przeglądania filmów gdzieś tam w hotelu, w podróży, no to ten tablet nie musi być jakoś mocno dopasiony. Wystarczy, żeby miał chociaż te 4 giga RAMu, te 128 wewnętrznej i myślę, że w sumie da radę. Natomiast jak chcecie do roboty, no to tego RAMu mógłby mieć jednak już więcej i pamięć wewnętrzną, no cóż, 128 myślę, że to jest takie minimum na dzień dobry, ale warto, żeby miało gniazdko na rozszerzenie pamięci, chociażby po to, żeby tam wrzucać wasze teksty, pliki, filmiki, zdjęcia i tak dalej, to co chcecie mieć w tablecie, żeby sobie się działo na karcie, no bo w tym momencie prędkość dostępu do tych danych nie jest kluczowa. Następną rzeczą, którą trzeba rozważyć przy zakupie tabletu, jest rozmiar wyświetlacza. Moim zdaniem zakup 7-calowego tabletu jest kompletnie pozbawiony sensu, bo w sumie niewiele mniejsze w tej chwili mamy smartfony. 8 też chyba jest bez sensu. Myślę, że taki minimalny rozmiar tabletu, który ma sens, to jest 10 cali z kawałkiem i od tego bym zaczynał. No i tu oczywiście zdecydowanie rekomenduję tablety z AMOLEDami, bo na nich po prostu fajnie się ogląda jednak treści. Wiadomo, tutaj im więcej, tym lepiej, czyli wiadomo, że im większa rozdziałka, tym lepiej. Niech jeszcze ma to szybkie odświeżanie, a jak już będzie miał certyfikaty HDR-owe, to już w ogóle wyczes. No ale wiadomo, tutaj też cena gra rolę. Zatem myślę, że nie ma się co wygłupiać, ale na pewno warto sobie odpuścić te małe tablety, bo po prostu są w tej chwili już bez sensu. A patrzeć na modele 10-calowe, albo większe, jeżeli ktoś lubi coś większego, chociaż przesada w drugą stronę wydaje mi się, że też jest bezsensowna. Taki tablet traci wtedy jeden ze swoich istotnych atutów, czyli mobilność, no bo nawet jeżeli jakoś upchniemy go do plecaka, no to mówmy się, taką 17, powiedzmy, calową pecynę łatwiej jest uszkodzić w podróży niż taki 10-calowy tablet, który jednak można schować między ciuchy i może przetrwa nasze wojaże. No i tu ewentualnie taka porada, że jeżeli kupujecie tablet stricte pod podróże i istnieje spore prawdopodobieństwo, że go rozwalicie po drodze albo stracicie, albo sobie kupicie jakiś model wzmacniany, albo kupcie po prostu coś niedrogiego z założeniem, że jak wam buchną, to nie będzie szkoda. Kolejną rzeczą do rozważenia przy zakupie tabletu jest akumulator. No ale tu jest sprawa
dla mnie prosta. Im większy, tym lepiej. Natomiast w przypadku tabletu niekoniecznie zależałoby mi na szybkim ładowaniu. Oczywiście świetnie, jeżeli ono będzie. Natomiast wydaje mi się, że osobiście nie chciałbym za nie specjalnie więcej dopłacać, bo tak naprawdę tablet, no cóż, poużywam go sobie wieczorkiem w domu dla relaksu, na noc podłączę do ładowania, na następny wieczór mam znowu naładowany. Myślę, że większość scenariuszy wykorzystania tabletu jest właśnie taka. Zatem tu raczej bym się skupił na tym, żeby mieć większą baterię, niż żeby mieć szybsze ładowanie tej baterii. Następna rzecz, łączność. W tym momencie znów musicie sobie zadać pytanie, czy będę używał tabletu gdziekolwiek, poza domem, hotelami, pociągami, stacjami, lotniskami itd. Jeżeli nie, to nie ma najmniejszego sensu dopłacanie za wersję z modemem komórkowym. Ja kiedyś ten błąd zrobiłem, kupując przed laty iPada pierwszego. Dopłaciłem jak głupi za modem, który w dodatku nie obsługiwał wszystkich pasm, które u nas działają, a tak w ogóle to skorzystałem z niego może dwa razy w życiu. To jest po prostu bez sensu, jeżeli przyjmiecie, że tabletu będziecie używać, powiedzmy, nazwijmy to stacjonarnie, przez więcej niż połowę czasu, to dopłacanie do wersji z modemem jest kompletnie pozbawione sensu, zwłaszcza, że zawsze możecie włączyć funkcję routera w telefonie, a tablet połączyć do telefonu przez Wi-Fi. No, logiczne, nie? Następną rzeczą, którą tablet ma, a która według mnie w tablecie nie jest jakoś bezwzględnie wymagana, są aparaty fotograficzne. Słuchajcie, wystarczy, żeby tablet miał jakiś podstawowy aparat i tu raczej bym się skupiał na lepszym aparacie przednim, który przyda wam się wideokomunikacji przez ten tablet, niż na aparaciku tylnym. Ten jest tylko awaryjnie, żeby pstryknąć zdjęcie jakiegoś dokumentu, czy coś na szybko strzelić i od razu wysłać. No to w tym wypadku myślę, że 8 megapikseli styknie, bo przecież głupio się wygląda robiący zdjęcia z wakacji tabletem. Nie sądzicie? Ja bym przynajmniej tego tak nie robił. A pamiętajcie, że tu zaryzykuję twierdzenie, że zdecydowana większość z nas macie przy sobie smartfon, który zazwyczaj ma dużo, dużo lepszy aparat fotograficzny niż najlepszy aparat w najlepszym tablecie. No i na koniec taka w zasadzie uniwersalna porada dotycząca chyba każdego sprzętu. Unikajcie super okazji i wybierajcie raczej sprzęty markowe. Po pierwsze, macie większą szansę, że będą one dopracowane i będą tym, co zapisano w specyfikacji. Po drugie, oczywiście macie większą pewność co do wsparcia, jeżeli chodzi o oprogramowanie, o poprawki zabezpieczenia, aktualizację systemu. No i mimo wszystko, oczywiście wiem, że część z was będzie chciała mnie za to zlinczować, ale jednak macie nadzieję na lepsze wsparcie serwisowe i po prostu lepsze wykonanie tych urządzeń. A jak można się naciąć, to możecie sobie zobaczyć filmik, który swego czasu nagraliśmy z Konradem, bo właśnie kolega Konrad naciął się na taki hipertani okazyjny tablet. Zatem myślę, że okazji należy unikać, a jeżeli już nie unikać, to za każdym razem powinna nam się zapalić bardzo duża czerwona lampka ostrzegawcza. No i to chyba wszystko, na co trzeba popatrzeć, kupując tablet. Mam nadzieję, że trochę dopomogłem wam w wyborze i że moje rady zaowocują tym, że będziecie zadowoleni z waszego zakupu i uznacie wasz wybór za dobry. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia, cześć!